Po raz kolejny mieszkańcy Tarnobrzega mieli okazję spotkać się z literaturą i poezją w Zamku Dzikowskim, a to za sprawą pomysłodawcy tych spotkań Grzegorza Kociuby oraz jego gościa Wojciecha Kasa, poety i eseisty. Kustosza Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Poezja Wojciecha Kasa budzi zainteresowanie współczesnych krytyków. Jego wiersze tłumaczone są na kilka języków. W poezji Wojciecha Kasa interesujące jest to, że on jakby odnawia, odświeża, to się nazywa w języku krytyków literackich, dykcję klasyczną. Sięga do tradycji, chętnie czyni aluzję do rozmaitych obszarów jakby i polskiej tradycji literackiej, i tej szerszej tradycji śródziemnomorskiej. A przy tym jest to poeta, który jest bardzo w moim przekonaniu wrażliwy na problemy dzisiejszego człowieka, dzisiejszego świata. Na swoim koncie poetyckim Wojciech Kas ma wiele tomów wierszy, między innymi Do światła, Pruszenie i pranie, Przepływ cieni. Poeta nie pierwszy raz gościł w Tarnobrzegu. Był tutaj 35 lat temu. Wtedy z wizytą prywatną, dzisiaj po to, aby opowiadać o swojej twórczości. No właśnie z tym opowiadaniem o swojej twórczości to jest zawsze problem. Tadeusz Różewicz powiedział, że po to pisałem, żeby nie mówić. Nie, oczywiście, że nie piszę tylko wierszy. Piszę taki notes. Stałe moje zapiski publikowane w dwumiesięczniku literackim Topos. Piszę eseje, piszę szkice. To są takie formy i gatunki, w których człowiek współczesny najlepiej się sprawdza. Poezja to była ta forma sztuki, szczególnie jej odmiana liryczna, która mówiła szeptem. Prawdziwa poezja to jest ta, która mówi szeptem. A żeby mówić szeptem, to trzeba mówić ja do ty. My żyjemy w świecie, gdzie ty już przestał istnieć. A żyjemy w świecie, gdzie wychodzi się od ja i kończy się na ja. Żyjemy w świecie ogromnego egotyzmu, ogromnego nadymania się ego i ja. No to gdzie tu jakby na sztukę poetycką miejsce, która właśnie mówi do ty. Dla Wojciecha Kasa spotkania z czytelnikami podobne do tego w Tarnobrzegu są bardzo ważne. I wtedy wracam do pierwotności pewnej. A poezja, która jest na papierze, w książce, jest tylko literaturą. Ale poezja, która wybrzmiewa na głos, jest czymś większym, jest czymś więcej, jest czymś mówienia ja do ty. Kiedyś poeci po prostu nawet nie zapisywali poezji, zapamiętywali ją. Jeździli od dworu do dworu, od karczmy do karczmy, od człowieka do człowieka, trubadurzy na przykład, i wykonywali ją na głos. Czyli w jakimś sensie cofam się trochę do źródeł poezji, czyli do tej poezji mówionej, przekazywanej. Podczas spotkania można było również zakupić tomy poezji poety.